No sorry, czekaj, księdza, bo Mateusz nie widzi, tak? To księdza, czy ksiądz mógłby przed sobą klasnąć? Łaska, wolna wola, przeznaczenie. Tematy tak ważne w relacji z Bogiem, a jednocześnie tak subtelnie wplecione przez Tolkiena w losy hobbitów, ludzi, elfów i orków. Słuchaj, no niedawno gościliśmy księdza Ogorzałka, który opowiadał nam trochę o tych motywach ewangelicznych, ale w serialach i w filmach. Tu mamy przykład literatury. No i tu pisze, jest napisane. Teologia Tolkiena, chrześcijańskie credo ukryte w losach Śródziemia. Jak to się da połączyć i czy to w ogóle możliwe? To pytanie do autora, księdza Stanisława Adamiaka, który jest dzisiaj z nami. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Proszę księdza, ale skąd to zainteresowanie Tolkienem? Bo może to było gdzieś tam wcześniej jeszcze, zanim ksiądz poszedł do seminarium. Szczęść Boże. Tak, było wcześniej. Kasia tak. Łapczywie. Było wcześniej. Tolkienem się zainteresowałem, gdy go przeczytałem. I to było między 7. a 8. klasą szkoły podstawowej. Więc dość dokładnie mogę wyliczyć. Wtedy dostałem po raz pierwszy właśnie książkę Władca Pierścieni. I natychmiast jak przeczytałem Władcę Pierścieni, to chciałem wiedzieć coś więcej, więc też od razu przeczytałem Silmarillion. I być może odpowiedzią na to pytanie wcześniejsze, czy się da i jak, to odpowiedzią jest Silmarillion. Bo być może sam... To jest Hobbit? Nie, to nie jest Hobbit i o Hobbicie może w ogóle nie rozmawiamy. Okay. Tak? Nawet o książce, a co dopiero o filmie. Dobra. To w ogóle zostawmy, jakby nie było, bo na podstawie Hobbita byśmy tu, myślę, nie mieli co rozmawiać specjalnie o chrześcijaństwie. Na podstawie Władcy Pierścieni można dużo, natomiast jeszcze więcej można na podstawie Silmarillionu. Czyli ja takiego porównania używam, że Władca Pierścieni do Silmarillionu, bo być może nie wszyscy słyszeli o Silmarillionie. Władca Pierścieni i Silmarillion to jest trochę tak jak Iliada, nie wiem, mitologia Parandowskiego. Znaczy Władca Pierścieni jest wspaniałą opowieścią o jednej konkretnej historii. W Silmarillionie, książce, która ma około 300-400 stron, Władca Pierścieni jest streszczony na końcu i tak na 3 stronach. Tak, czyli to jest ta proporcja, że w skali całej tej historii, którą Tolkien wymyślił, wydarzenia z Władcy Pierścieni to jest ważny, ale w zasadzie epizod. I w Silmarillionie też jakby no dużo bardziej odkrywa, myślę, Tolkien swój światopogląd. Wracając jeszcze do tego pytania, jak łączyć? Znaczy, to jest pytanie, jak używać, tak? Ja mówię z perspektywy, taki dziwny zbieg okoliczności, że między innymi od jakiegoś czasu uczę mówić kazań kleryków. Bardzo mnie to stresuje, bo myślę, że trudno samemu mówić, a dopiero uczyć innych. No ale wśród tych zasad, o których się mówi, jest to, żeby no, do czegoś nawiązywać. Że to nie jest tak, że jak ksiądz mówi kazanie, to ma mieć tylko Biblię w ręku. Się mówi, że powinien mieć w jednym ręku Biblię, a w drugiej, nie wiem, gazetę codzienną. Czyli tak obrazować współczesność. Może jakieś obrazy, jakieś wydarzenia z własnego życia. No, ale jak kleryk albo młody ksiądz ma 20 kilka lat, no to o czym on ze swojego życia może mówić? Coś tam może, ale to jest zresztą taki fałszywy trop często, myślę, za bardzo mówienia o swoich przeżyciach, swoim życiu. Więc można odwoływać się do szeroko pojętej historii, kultury. Tylko, że tu najlepiej do czegoś, co jest dość powszechnie znane. Na przykład taką też skarbnicą przykładów, jeszcze jest na przykład Sienkiewicz. Tak? Tylko no, teraz czy wszyscy znają? Nie wiem. No dobrze, ale chwila, bo mówimy tutaj o tych kazaniach, ale ja jeszcze nigdy nie słyszałem kazania w kościele, które nawiązywałoby do Tolkiena. No bo nie trafiłeś na moje kazanie. ale myślę, nie tylko moje, więcej księży. Ksiądz normalnie staje na ambonie i wyciąga, tak, słuchajcie, losy Śródziemia, drodzy parafianie, i orkowie, którzy napadli na statek przepływający od elfów, to nas może nauczyć, nie orkowie wiem. Orkowie nie napadli na statek, ale nie, ksiądz staje i mówi, Ojcze nasz, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Mhm. Popatrzcie, tak mówi Pan Jezus i popatrzcie, może trudno nam to zrozumieć, może ktoś z was nigdy nie był w takiej sytuacji, ale na przykład mamy krzyżaków, popatrzcie, scena z Jurandem ze Spychowa, który przebacza swoim prześladowcom. A może nie wszyscy czytali Krzyżaków, może są młodsi, ale młodsi pewnie czytali Tolkiena, no to na przykład pamiętacie, jak Frodo oszczędza Golluma. I jedna powieść i druga pokazuje, że można w sobie tę moc znaleźć, by przebaczyć choćby największe zbrodnie. Czyli to są takie bardziej motywy, tak? Jakieś takie z Ewangelii, aniżeli konkretne słowa i postaci. Ponieważ no, nie pada nigdzie w książce, a przynajmniej ja nie pamiętam, słowo Bóg, słowo wiara. Słowo Jezus? Nie. Okay. Słowo Bóg nie pada we Władcy Pierścieni. W Silmarillionie w zasadzie nie pada, ale
na upartego można by powiedzieć, że jest. No, Silmarillion zaczyna się od słów, na początku był Eru jedyny, ten, którego elfy nazywają Iluvatarem. Mhm. Czyli no, jedyny, no to no, wiadomo, kto to jest. Tak? Ale tutaj bardzo dziękuję, bo to jest, no, to jest myślę, sedno, że tak, Władca Pierścieni to nie jest Narnia. Tak? To nie są powieści z Narni, gdzie jest, to nawet małe dzieci wiedzą, że no tak, no ten lew to jest Pan Jezus. No chwila, ja mam 20 lat, dopiero rozkryłem, że to ten lew to ten Pan Jezus, nie? No, większość małych dzieci rozpoznaje, że ten lew to Pan Jezus i tak dalej. I że to jest odkupiciel i tak dalej. To zresztą na Stacji 7 mój nowy podcast o Luisie, można wtedy nawet 20-latkowie może jakoś zrozumieją, zobaczymy. Więc Władca Pierścieni taki nie jest. Tak? I między innymi dlatego, że Tolkien nie chciał czegoś takiego robić. Nie chciał przepisywać na nowe Ewangelii. On chciał, i tu jakby już na potencjalne zarzuty odpowiadając, Tolkien, nie było jego głównym celem tutaj przekazywanie prawd Ewangelii. On chciał napisać coś, co się dobrze czyta. Stworzyć baśń. On tak to napisał. Tak? Tylko, że ponieważ był człowiekiem głęboko wierzącym, jakby no, po prostu chyba nie mógł tego zrobić, nie poruszając gdzieś tematów. Ja bym to najbardziej nazwał tematami wartości. Bo teraz to, że tych słów nie ma, to myślę, że to jest czasami, żeby o czymś mówić, to najlepiej tych słów nie używać, tylko właśnie o tym mówić. Władca Pierścieni jest oparty na chrześcijańskim systemie wartości. Tam może nie pada zbyt często słowo ofiara, wierność, przebaczenie, miłosierdzie i litość już pada, tak? ale wolność. Mało się o tym mówi, ale to o tym jest. I dlatego jak się to czyta, no to myślę, że jeśli ktoś jest chrześcijaninem, to może to dość łatwo w sumie chyba rozpoznać. No właśnie, ale jak ktoś nie jest, to może zarzucić wręcz, że to jest trochę nadinterpretacja. I trochę naciąganie tych uniwersalnych wartości na wartości chrześcijańskie. To znaczy, no pytanie na ile, nie wiem, na ile na przykład samo poświęcenie dla innych jest wartością uniwersalną, czy nie, no my tu żyjemy w kręgu europejskim, który jest mniej lub bardziej przesiąknięty chrześcijaństwem. Nawet coś, co czasami uważamy za wartości uniwersalne, one gdzieś jednak są u podstaw chrześcijańskie. No to już odsyłam trochę do mojej książki, żeby pokazać, że są takie miejsca, gdzie jednak Tolkien po takiej bardzo specyficznie chrześcijańskiej, wręcz katolickiej linii idzie, zwłaszcza w kwestiach, które dotyczą na przykład wolnej woli, przeznaczenia, tego na ile jesteśmy, na ile no, możemy sami decydować o swoich losach, a na ile to już gdzieś jest zapisane, przeznaczone. Natomiast wracając do zarzutów, oczywiście, że one mogą być, bo powtarzam, no to nie jest Władca Pierścieni, no to jest to powieść przygodowa, tak? To znaczy to nie jest na pierwszy rzut oka o Panu Bogu. Natomiast na takie zarzuty, no to odpowiedź jednak dał sam Tolkien, bo tak jak mówiłem, że Silmarillion bardzo pomaga tym, żeby bo Silmarillion, zwłaszcza początek Silmarillionu, no to w zasadzie jest religijny, po prostu, to tutaj nie ma wątpliwości. Ale mamy też listy Tolkiena. One zostały ostatnio wznowione po polsku i w tych listach właściwie może rzadziej sam Tolkien zaczynał. Częściej jego czytelnicy pisali do niego, no ale słuchaj, czy to nie jest tak, że nie wiem, że tam może te lembasy to właściwie trochę jak Eucharystia, że ta Galadriela czy Elbereth to tak trochę jak Maryja, że to wszystko takie trochę gdzieś tam jakby zahaczało o Pana Boga. I Tolkien mówi, no tak, tak. Tak. I Tolkien mówi, że na początku, właśnie, że na początku to może nie chciałem, ale tak mi się wymknęło spod kontroli i w tą stronę poszło. W którymś z listów Tolkien mówi, że Władca Pierścieni to jest przede wszystkim dzieło religijne i katolickie. I nawet sam Tolkien mówi, że co jest głównym tematem Władcy Pierścieni? Gdybyście nie zgadli. Zdaniem Tolkiena jest to, że tylko Panu Bogu można oddawać cześć. To jest opinia Tolkiena na temat Władcy Pierścieni. Walka o pierścień. No ale walka o pierścień, no gdzieś tam jakieś magiczne stwory, jakieś zahaczające o magię i tak dalej. No wie ksiądz, no wielu może się na to zbuntować, że jak to my chrześcijanie takie to baśnie mamy czytać, tutaj siąść krzyżaków przeczytać, a nie będziemy o jakichś bolumach. Tak, wkraczamy w ten fantastyczny świat, nie? To gdzieś tam nie jest tak. I tu się kłania trochę znowuż, ja wiem, że to nie ma nic wspólnego z Tolkienem, ale no, mówi się Harry Potter, nie? No to też jest jakaś baśń, jakieś magia, czary, no ale raczej się mówi, o no nie bardzo, nie? Czytać należy jak najwięcej. I myślę, że rzadko kiedy czytanie coś komu zaszkodziło. No i to nie jest pytanie, czy Krzyżacy, czy Władca Pierścieni, czy Harry Potter, tylko najlepiej i Krzyżacy, i Władca Pierścieni, i Harry Potter. I najlepiej sobie mówić o tym, jakby no, zdanie o czymś wyrabiasz sobie już jednak najczęściej. Znaczy, no, z której strony nie musimy mieć, nie wiem, nie musimy mieć zdania o Mein Kampf po przeczytaniu, ale
Ale tutaj, no bo na przykład, bo część tych opinii o Władcy Pierścieni, a też o Harrym Potterze, myślę, często jest no, bez lektury, tak? Bo na przykład choćby te, nie wiem, te fantastyczne stwory, magia, u Tolkiena magii jest bardzo mało, tak? I to jest na swój sposób niemalże realistyczna powieść, tak? Znaczy w stworzonych jakby warunkach, które stworzył, ale dalej jest dość realistyczna. Fantastyczna w sensie, no w sensie świata wymyślonego, tak? Ale to, no to jakby no to i w średniowieczu były baśnie, tak? Można by uznać, że te powieści fantastyczne mają gdzieś tam w średniowieczu i w starożytności swój początek. A szczerze mówiąc, takie pytanie, czy bo to się gdzieś docelowo dla bardzo wierzącej osoby, to się sprowadza do pytania, że w takim razie, czy należy, czy wolno, czy warto czytać cokolwiek poza Ewangelią. Miałam o to pytać, czy to jest lepsze, ten zamiennik jakby tych wartości. A to nie jest zamiennik, tak? To znaczy, i to znów wracając do samego Tolkiena, który właśnie mówi, że on nie chce zastąpić Ewangelią. Tolkien sam mówi, czytajcie Ewangelię, przede wszystkim Ewangelię. Także tam jest wszystko i to jest prawdziwe. A to on sobie wymyślił, to jest no głównie dla przyjemności, tak, żeby, mm-hmm. żeby dopowiedzieć. Zwracając do tego, bo były, znaczy myślę, że to się powtarza, bo to no w historii większość rzeczy już była i się powtarza. Więc jakby też w Kościele co jakiś czas wracają takie, czy w ogóle w chrześcijaństwie szerzej, bo to często jest gdzieś na krawędzi chrześcijaństwa, albo przepraszam, na krawędzi katolicyzmu, albo już poza katolicyzmem, taki, no nazwałbym to taki purytanizm, także purytanizm kulturowy, taki, żeby odrzucić wszystko, co w ogóle, co jakkolwiek tutaj dotyka, że nie jest ściśle ewangeliczne. No takim przedstawicielem tego, nie wiem, czy pierwszym, ale bardzo głośny, był Tertulian. To jest taki człowiek, który żył na przełomie II-III wieku. Celowo nie mówię ojciec Kościoła, bo on nie jest ojcem Kościoła, bo na koniec Kościół katolicki mu się wydawał za mało radykalny. I on wystąpił do takiego innego ugrupowania, przeszedł. Tam też to było trochę za mało radykalne i na koniec został tertulianistą. I wtedy mu się podobało, jak się łatwo domyśleć, bo już było tak, jak on chce. No więc on takie słynne hasło ukuł, że właśnie, że co mają wspólnego Ateny z Jerozolimą? Czyli po co chrześcijanie mają czytać właśnie Iliadę, czy nie wiem, tragedie greckie? Przecież to tylko wymyślone jakieś bogowie, jakieś historie wymyślone, czasami niemoralne. Tymczasem inni ojcowie Kościoła, właśnie już naprawdę ojcowie Kościoła, święci, którzy zostali w Kościele, w szczególności taki bardzo wybitny ojciec Kościoła, Bazylii Wielki, w IV wieku żył, to całe dziełko napisał o korzyści z czytania autorów pogańskich. I on na przykład mówi, bo za tym też jest taka idea, że Pan Bóg przecież objawiając się Żydom, nie mógł zostawić innych narodów. I im też jakoś próbował przygotować ich na przyjęcie Ewangelii, na przykład przez poetów, przez Homera, przez filozofów, przez Platona. Więc na przykład Bazylii pisze o tym, jakie korzyści można odnieść czytając Odyseję. Że na przykład jak widzimy Odyseusza, który daje się przywiązać do masztu, żeby nie dać się zwieść śpiewowi syren, to oczywiście to nie znaczy, że mają wierzyć, że są syreny i tak dalej, ani się przywiązywać do niczego, tylko znaczy, że mamy się mocno trzymać krzyża, żeby nie ulec pokusom. Tak? Więc jeśli takie korzyści można odnieść, czytając właśnie powieści, dzieła, w cudzysłowie fantastyczne, w ogóle niezwiązane z chrześcijaństwem, no to tym bardziej, jeśli mamy coś, co napisał wierzący chrześcijanin, katolik, i gdzie w sumie te pokłady znaleźć, nie trzeba aż tak głęboko kopać, żeby te wartości chrześcijańskie tam odnaleźć. Proszę księdza, zanim powstała książka, to był cykl podcastów. I ja przesłuchałam sobie niektóre z nich, szczególnie mi się spodobał jeden i tutaj mam takie osobiste pytanie, bo bardzo mi się podobała zawsze postać Gandalfa. Czy to jest jakiś symbol opatrzności właśnie w Władcach Pierścieni? Gandalf nie sądzę, że... Znaczy, byśmy musieli chyba długo rozmawiać, co to znaczy symbol, ale Gandalf jest raczej wysłannikiem opatrzności. Tak? Gandalf jest... No, to znów to trzeba do Silmarillionu sięgnąć, żeby zobaczyć, kim tak naprawdę jest Gandalf. No, roboczo nazwijmy go takim pomniejszym aniołem. Tak? To jest tak najbliżej tego, czym on jest w tej klasyfikacji. Bo on się zawsze zjawia tam, gdzie właśnie dzieją się jakieś kłopoty i też mam wrażenie, trochę czuwa nad... Ale czasami nie zdąży się zjawić. Czasami muszą sobie radzić, to też jest myślę ciekawe, że czasami sobie muszą już ci bohaterowie radzić sami. Natomiast bo Gandalf, ale nie tylko Gandalf, jest znakiem tego, że ktoś nad tym wszystkim czuwa. I tu wracam do tego pytania, czy jest Bóg we Władcy Pierścieni. Znaczy, no bo wyraz się nie pojawia i w zasadzie można mieć wrażenie, że ten świat jest zostawiony samemu sobie, że jakby toczy się wszystko tak, jakby Boga tam nie było.
jak się uważnie wczytać, to są fragmenty, które wskazują już we Władcy Pierścieni na to, że jest jakaś opatrzność, która nad tym czuwa. To takie dość charakterystyczne, to z reguły Gandalf to tłumaczy i to często jest przez użycie strony biernej. Tak? Jak to, w polskim tłumaczeniu to chyba z reguły nie wychodzi, ale po angielsku jest bardzo wyraźnie, to jest tak jak w Piśmie Świętym, że czasami jak się mówi, że coś jest zrobione, postanowione, no to znaczy, że Pan Bóg postanowił. I jakby to się pojawia we Władcy Pierścieni. Natomiast oczywiście Silmarillion to odsłania, pokazuje, że, no, że są te siły za morzem, tak, o których się wspomina we Władcy Pierścieni, które no, nie zostawiają tych biednych elfów, ludzi i innych hobbitów samych sobie. Ja taki może spoiler trochę zrobię, bo być może zachęci to naszych widzów do tego, żeby sięgnąć po książkę, ale tutaj przecież jeszcze w tej książce mamy taką nietypową, mam wrażenie, stronę, na której znajduje się litania przetłumaczona na język elficki. Tak, ale to już nie jest moje dzieło, to jest dzieło mojego młodszego kolegi, księdza Kosowskiego, też z Torunia, który tego tłumaczenia się podjął jeszcze też przed seminarium. No, bardzo ciekawa rzecz. Litania loretańska do Matki Bożej. Tak. Przy czym początek to sam Tolkien zaczął. Bo sam Tolkien, stworzywszy język, bo to może nie wszyscy wiedzą, że Tolkien między innymi stworzył język, i to nawet nie jeden język, tak, dla Śródziemia. I to są rzeczywiście konsekwentnie stworzone języki z gramatyką, własnym słownictwem, zasadami słowotwórstwa. No jakby jak już to stworzył, to między innymi przetłumaczył parę modlitw. Przetłumaczył Ojcze Nasz, Pod Twoją obronę i zaczął tłumaczyć litanię, natomiast loretańską, do Matki Bożej. Natomiast nie skończył, no ale to właśnie wśród społeczności fanów Tolkiena internetowej, która jest ogromna, takie próby podejmowano, no i właśnie tutaj ten ksiądz to przetłumaczył, no więc za jego zgodą też to tutaj opublikowaliśmy. Boję się do tego przyznać, bo widząc zafascynowanie księdza w ogóle Tolkienem i wszystkim, co on napisał, boję się powiedzieć, że nie czytałem Władcy Pierścieni, a oglądałem. Nie mów. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz, że po naszej rozmowie i po tym przedstawieniu szerszego kontekstu naprawdę mam ochotę sięgnąć i przeczytać. Tak, ja myślę, że dla warsztatu autorskiego, jaki w ogóle ma Tolkien, to jest jedno, dla tej warstwy językowej, o której ksiądz tu powiedział. No a po drugie, dla wartości, które niesie za sobą ta książka, no i cały cykl, także zachęcamy Was do sięgnięcia nie tylko do tej książki, ale w ogóle do literatury. Dziękujemy proszę księdza za rozmowę. Mamy nadzieję, że jeszcze w przyszłości będziemy tutaj mieli okazję przy kolejnych publikacjach się spotkać. No i co? I zapraszamy. Ale się porządziła. No proszę i bardzo dobrze. Katarzyna w pełnym wydaniu. Dziękujemy.